Film powstał przy współpracy ze sklepem kapuga.pl. Witajcie, foldermaniacy. Kolejny dzień ze skamieniałymi rybkami. Czas zacząć. Jedziemy. A dziś na stole mamy trzy łapki. Dlaczego łapki? Bo jest to model PF 719 PAT, a po francusku PAT oznacza łapkę. Także łapki w górę dla łapki, a my zaczynamy od numerków jak zwykle. Długość całkowita to 195 mm, głownia ma 85 mm. Grubość głowni to tylko 2,3 mm, natomiast waga w zależności od wersji to od 65 do 69 gramów. No i cóż my tu dostajemy od łapki do łapki? Podstawowa wersja. Głownia typu Sheep's Foot, szlif pełni płaski, satynowany, stal to Sandvik 12C27. Kołek do otwierania głowni tylko z jednej strony. Praca na łożyskach stalowych, ale bardzo, jak to w przypadku Petrified Fish, aksamitna. Stalowe linersy wpuszczone wewnątrz drewnianych okładek. Z tego, co udało mi się sprawdzić w różnych źródłach, i tu ciekawostka, bo każdy z tych noży ma trochę inny odcień, a właściwie nawet bardzo inny, ale wszystkie podobno wykonane są z drewna sandałowego. Ciężko będzie mi to zweryfikować. Podaję tak, jak podaje producent. Stalowy backspacer z otworem na linkę. Ten rzemyk przychodzi do Was w pudełku. Jest to element standardowego wyposażenia tego nożyka. Bardzo lekka konstrukcja. Bardzo delikatna. Ale no taka, nie wiem, taki gentleman's folder. Tak bym to może określił. Nie mamy tutaj klipsa. Producent daje możliwość do kupienia poucha skórzanego, w którym ten nóż będziecie nosić. Ewentualnie, nie wiem, dodatkowa kieszeń jeansów może wejdzie, bo ma niewielkie rozmiary. No właśnie, a propos rozmiarów. Niewielkie rozmiary, a głownia ma aż 85 mm. Sporo jak na takiego malucha. No, następne wersje. Tu mamy damast, a tutaj mamy też damast, ale ten określa producent jako Damast Steel Core. I rzeczywiście, jak się przyjrzeć, a może zaraz chwycimy światło. O, widać ten rdzeń tutaj na grzbiecie noża. Co ciekawe, te damastyńskie wersje mają kołek zdobiony turkusem. On też jest jednostronny, ale taki smaczek. Mamy tutaj taki pin mosiężny z logiem producenta, czego nie ma w wersji bazowej. I inny jest backspacer. Zaraz Wam to pokażę. Mamy tu zdobienia. Backspacer też jest stalowy, natomiast już zdobiony, nie gładki, tak jak w przypadku wersji bazowej. Teraz tak. Ceny tych noży. Wersja podstawowa tego noża w sklepie kapuga.pl to kwota 159 zł. Natomiast te dwie to już kwota 299 zł. Oczywiście z rabatem grupowym wychodzi to taniej. Jeżeli ktoś jest zainteresowany takim lekkim, dość klasycznym folderkiem, no to zapraszam do sklepu, link dam w opisie. Tyle na temat Petrified Fish PF 719 PAT i do zobaczenia w następnym odcinku.